szafa jest otwarta, dlatego że Blue tam śpi i nie chce jej zamykać, bo później pójdę coś zrobić w kuchni i go tam zostawię i będzie miauczał. Poszłam spać w 12:30 i wstałam o 12:30, więc jest dzisiaj jeden z takich dni. Mam kilka rzeczy do zrobienia. Chciałabym nagrać rolkę z moim nowym zestawem z Calvin Klein. Chciałabym wysprzątać troszeczkę w pokoju i chciałabym wyczesać koty. Jak mówię koty, to chodzi mi tylko o Lili, bo Blue nie umiem czesać, bo ma za dużo herów. Piję sobie przepyszną herbatkę pomarańczową z 5 o'clock i biorę się za czesanie kotów. Jedziemy do sklepu z roślinami, który jest w Malahide, bo ciociaga musi kupić jakieś osłonki czy coś takiego, nie wiem, ja się nie znam. Więc nie wiem, czy nagram dzisiaj rolkę z Calvin Kleinem. Szkoda, bo chciałam, ale nie wiem, czy mi się uda, bo niestety jest taka pora roku, że strasznie szybko się robi ciemno. Zanim wyszłam, to nie naładowałam telefonu, więc ładuję teraz w aucie i ma 16%. Jesteśmy w świątecznym Wonderland, co to jest tak pięknie. Ja myślałam, że to był sklep roślinny, a tutaj mam wszystko. O, jakie kubki ładne. O, jakie zajebiste. 10 euro. Ja mam chorą obsesję na punkcie wszystkiego, co ładnie pachnie, ładnie wygląda, jest estetyczne i jest dekoracją. Ja normalnie cały czas bym mogła coś takiego kupować. I próbuję się powstrzymać przed kupieniem takiej świeczki. O, jaki dyfuzor świąteczny. OMG! To wszystko chcę! Już wam to mówiłam, ale po nowym roku będę odnawiała swoją desk, będę szafkę montowała. Znaczy wujek będzie montował szafkę, ja po prostu wybiorę szafkę i będę dekorowała, dlatego że po prostu się strasznie znudziłam się tym miejscem i kolejny rok szkolny będzie bardzo pracowity i potrzebuję takie miejsce, gdzie mogę się uczyć. Pewnie sobie coś takiego kupię, one są urocze. To jest bardzo ładne, taki case z takimi roślinkami w środku, ale nie wiem, 40 euro. A, to jest takie... Aha, ładne, zastanowię się, ale też będę musiała widzieć, jaka moja półka będzie duża. Ja mam trybofobię, więc patrząc na to, czuję się strasznie dziwnie. Fuu. Takiego sobie na pewno kupię, tylko nie wiem, czy stąd, czy z Rituals, czy z Home Store and More, bo mają strasznie dużo. Po prostu to jest takie estetyczne, to tak ładnie wygląda, ale chyba sobie kupię z Rituals, bo oni tam mają bardzo fajne zapachy i bardzo dużo ich mają. Rodzinka.pl. Siema! Czy to będzie sklep z kamieniami? Nie wiem, to nie jest ten chyba, ten polski, co był, nie? Nie. Będziecie mnie tutaj widzieli bardzo często. Ciociaga sobie zarzuciła taką lampkę na wino. Ja myślę, że fajna sprawa. To jest jeden z moich ulubionych obiadów. Nie wiem dokładnie, co to jest. Wiem tylko, że to jest mięso, a w środku są warzywa. Ciociaga wam za chwilę powie wszystko. Tutaj mam moje ulubione ogórki z chili, które robiłam, jak byłam w Polsce. I bagietka! Zrobimy taste test, a Ciociaga wam opowie o tym, bo ja nie jestem. Na patelni rozpuszczacie masełko, kroicie pora, ścieracie marchewkę, wszystkie razem dusicie. Pamiętajcie, żeby ten por troszeczkę pływał w masełku, żeby nie był też za suchy. Jak już por się udusi z marchewką, przygotowujecie fileta z kurczaka, tak jak na kotlety. My tylko przecinamy wzdłuż, jeżeli macie duże filety, to możecie je lekko rozbić, pieprz, sól.
Farsz troszeczkę odciskacie od tego masła, farsz przekładacie na fileta, zwijacie w rolatki, odkładacie w naczyniu żaroodpornym. Masełko, które Wam zostanie z tego farszu, który wcześniej dusiliście, nie wyrzucajcie, zostawcie, ono zastygnie i możecie smarować tym kanapkiem, jest przepyszne. I do tego wszystkiego później, jak już będą te rolatki przygotowane, na górę idzie majonez. I to pieczecie w piekarniku, na początku 180 i potem 10 minut przed podaniem, żeby się zarumieniły u góry, ściągacie folię aluminiową. Smacznego! Skąd masz ten przepis? Zostałam od koleżanki. To jest cytryna z rumem. Kupiłyśmy ją, jak byłyśmy w Władysławowie i dopiero wczoraj ją otworzyłam, dlatego że ona jest taka ładna. Myślałam po prostu, że użyję ją do dekoracji, ale wczoraj się dowiedziałam, że w kwietniu się przeterminuje, więc po prostu wypiję teraz i będę sobie robiła takie domowe, ale ten słoik jest taki słodki. Nie wiem, czy sobie go nie zostawię. Na grzybki jakieś takie, albo pieczareczki. No bo patrz, jakie słodkie. No, albo wyczółka szklana. No, albo sama bym mogła zrobić takie cytryny z rumem. Nie wiedziałam w ogóle, czy ja mogę to pić, bo to jest rum, to jest alkohol. No ale nie, tego w ogóle nie czuć. Nie wiem, czy wróciła jeden temu. Znaczy, pachnie tak mocno, ale w smaku jest takie... jest dobre. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Posiedziałam za trochę za długo, jest druga w nocy. A ja powinnam spać, bo jutro, znaczy dzisiaj jedę z chłopakiem do City Centera, bo on coś tam musi kupić, a ja chcę jechać do Starbucksa. Jakaś w ogóle dziewczyna wypisuje do jego siostry i drze się na nią, bo jego siostra ma teraz chłopaka takiego, który jest w drugim roku. Jakaś dziewczyna, która mieszka w Sorcu, daje nas na przecie i zaczęła się na nią drzeć, że odczep się od niego, on jest mój i się tak darła się do tego telefonu. No, więc takie ja uciekam spać. Prezenty są tutaj już przygotowane, czekają po prostu na 24. Ja idę spać do mojego łóżeczka, a my się zobaczymy w kolejnym.